Cześć, Mroczna Armio. Witam i zapraszam na piątkową dawkę zjawisk paranormalnych i zestawienie kilku ciekawych nagrań. Pierwsze nagranie pochodzi z kanału Ghost Theory, założonego w 2018 roku. Dwóch badaczy zjawisk paranormalnych z Wielkiej Brytanii wybrało się do pewnego opuszczonego domu na odludziu. Obiekt był co prawda otwarty, ale przedostanie się do jego wnętrza stanowiło nie lada problem. Nie znamy dokładnej lokalizacji miejsca ani szczegółowej historii. Wiemy jednak, że coś mrocznego i nieprzyjemnego czekało tam na obu panów. Tytuł filmu sugeruje, że coś chciało ich zaatakować i zrobić im krzywdę. Gdy udało im się wejść do środka, niemal od razu dochodziły do nich niepokojące hałasy z piętra, które towarzyszyły im niemal przez cały czas. Postanowili to sprawdzić, choć nie mieli większej ochoty wchodzić na górę. Nic niepokojącego nie udało się jednak zauważyć. To, co przerażające, miało dopiero nadejść. Zeszli na parter i postanowili skontaktować się z duchami tego miejsca. Right off. What the fuck is happening? Right off. Z czasem zdarzenia zaczęły przybierać na sile. Co chwila dobiegały do nich dziwne stuknięcia, przeważnie od strony drzwi i schodów prowadzących na górne piętro. Na ziemię spadały również przedmioty. Detektor K2 zaczął wyłapywać oddziaływanie elektromagnetyczne. Zjawiska zaczynały się nasilać. W pewnym momencie coś uderzyło lub rzuciło czymś z ogromną siłą, a w pomieszczeniu rozległ się wielki huk. Fucking my God! Fucking my God! Fucking my God! I know it's bothering me so much because... It was but this is the thing. It was actually in my face. Like, do you know what I mean? Like, no, I know. Like, I was honestly, I was right there, yeah. Right behind you, and I heard it. It was so loud, and I'm trying to... It wasn't glass breaking. It wasn't that sound. No. Stress breaking. It was like somebody being punched or something. It would be like, I would imagine if I was literally, 10 centimetres closer... I would have been hit. Like, it sounds absolutely insane, because there's nothing there. To, co się stało, mocno przestraszyło mężczyzn, których reakcje wydają się nader autentyczne. Na uwagę zasługuje fakt, że na każdym etapie badań starają się racjonalnie wyjaśnić zachodzące zjawiska. Nie wszystkie jednak da się jednoznacznie określić. Jak myślicie, czym mógł być ten donośny hałas? Pozostawiam to do waszej oceny. W wolnej chwili zerknijcie na kanał Theory Ghost. Drugie nagranie przenosi nas w głąb lasu, do którego postanowił się wybrać nasz bohater na motorową wycieczkę. I find out later that I was never alone. Oh god, there's even more bones than last time. Looks like we've already passed it a while ago, but that tree is gone. Oh! It's just dark as hell in here. I'm probably gonna turn around soon. Oh, there's two ways. Holy crap, dude, this trail going on forever. Wąskie ścieżki nie ułatwiały jazdy, a do tego szybko zapadał zmrok. W pewnym momencie wydaje się, jakby mężczyzna lekko się zgubił. Zatrzymał się, żeby zorientować się w okolicy. Nagle zrobiło się bardzo cicho. Wtedy oku kamery udało się zarejestrować coś dziwnego. It just got really quiet, really fast.
That was my cue to leave. Dziwna i pokraczna postać, z daleka przypominająca jedną ze znanych nam kryptyd, Skinwalkera albo Rejka. Na pierwszy rzut oka nagranie wygląda dosyć przerażająco i zapewne nikt z nas nie chciałby znaleźć się w takiej sytuacji w środku lasu, kiedy z chwil na chwilę robi się coraz ciemniej. Wydaje nam się jednak, że nagranie może być zwyczajnym fejkiem. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Kolejne nagranie pochodzi z kanału Ghost Tech Paranormal Investigations. Trójka dojrzałych mężczyzn z Wielkiej Brytanii bada zjawiska paranormalne. Sposób, w jaki przeprowadzają badania, bardzo przypomina nasz i na ostatnim live'ie stwierdziliśmy, że mocno utożsamiamy się z tą ekipą. Wróćmy jednak do materiału. Mężczyźni przeprowadzali badania w nawiedzonym forcie, wybudowanym w 1860 roku. W przeszłości miało tam dochodzić do przeprowadzania mrocznych rytuałów, a na jednym ze zdjęć, wykonanych wcześniej, ukazać miała się czarna postać, stojąca w rogu starego magazynu. Badacze zeszli więc do podziemi fortu, żeby sprawdzić owe historie. W tym samym pomieszczeniu, w którym zostało wykonane zdjęcie czarnej postaci, udało im się zarejestrować coś bardzo interesującego. There's a figure standing there now. What, you can both see it? Yeah. Yeah. There is a figure or something stood in that corner now. I can see the top of its head. Looks like it's got its legs partly spread. Yeah, that's what I'm looking at. Are you sure it's not graffiti on the wall, Mark? No, because it wasn't there before. But that's why I suddenly... It's moved. It's moving. Its arm just moved up. It's moving, Jeff. It just moved. W tym samym rogu pomieszczenia udało im się zarejestrować czarny cień postaci, którego nie byli w stanie zobaczyć na własne oczy. Jedynie przy pomocy kamery full spectrum oraz światła podczerwonego. Postać stała nieruchomo, po czym poruszyła się. Ktoś mógłby pomyśleć, że to jeden z nich rzucający cień w róg pomieszczenia, ale na nagraniu widać dokładnie, jak mężczyźni stoją nieruchomo, a postać w tym samym momencie porusza się. Badacze twierdzą, że mógł to być ten sam mroczny byt ze zdjęcia lub duch dawnego żołnierza fortu. A wy jak myślicie? Mamy do czynienia z czymś niewyjaśnionym? Dajcie znać w komentarzach. Czwarte nagranie zauważyliśmy przeglądając Instagram. Pochodzi z profilu Paranormal Carlos Martinez, ale nie wydaje nam się, żeby był on autorem nagrania. Materiał przedstawia nietypową sytuację w pewnym domu. Nie wiemy, kto jest autorem oryginalnego nagrania, ani gdzie zostało wykonane. Wiemy jedynie, że bohater nagrania wypowiadał się w języku angielskim i ma pewien problem w swoim domu. Go lie down. It's okay. Lie down. Stay. Been doing this all morning and I don't have time for this today. Stop. Hey buddy. I got too much going on. You gotta cut it out. Okay. I'm just gonna set it up with the towels and we'll just let the phone roll. I asked you if you gotta go or you gotta go downstairs or something. Wherever you're gonna go, you gotta go. Calm down. He's okay. Please, not today. Just, holy cow. Oh, oh God. Little buddy. Przyznacie, że nagranie przyprawia o ciarki. A nawet zakładając, że jest to efekt dobrego montażu, to patrząc na pojawiającą się na schodach czarną sylwetkę dziecka, włos jeży się na skórze.
Jedyny argument mogący przemawiać za autentycznością nagrania to reakcja psa, ale to zbyt mało, żeby uwierzyć w prawdziwość tego materiału. Wydaje się zbyt nieprawdopodobne, żeby mogło być realne. Do tego reakcja mężczyzny, który wydaje się zbyt spokojny. Gdybym ja miał coś takiego zobaczyć, nie wiem, czy nie zszedłbym na zawał. Tego typu filmów w przeszłości pojawiało się chyba zbyt dużo, żeby brać je na poważnie. Ale dreszczyk emocji został zaspokojony. Ostatnie nagranie jest dosyć krótkie i pochodzi z Polski. Zamieszczone zostało na jednej z paranormalnych grup na Facebooku przez użytkownika o imieniu Patryk. Nie wiemy, gdzie zostało nagrane i w jakich okolicznościach. Z opisu i z tego, co przedstawia nagranie, wywnioskować możemy jedynie, że kierowca i pasażerowie zatrzymali się na ulicy, obok jakiejś polany, ponieważ drogę przecięło im stado zająców. Jeden z mężczyzn wyszedł z samochodu, żeby to sprawdzić. Oświetlają go reflektory auta. W pewnym momencie, gdy do niego wracał, kamera z telefonu zarejestrowała coś dziwnego. Kurwa. Nie było zająca. Nie było zająca. Przemieszczająca się w dosyć szybkim tempie postać tuż za mężczyzną, która na pierwszy rzut oka nie wygląda jak zając, ani chociażby sarna. Autor nagrania twierdzi, że nie zostało ono poddane żadnej obróbce, a po dokładnym sprawdzeniu nagrania w programach do edycji stwierdzili, że byli w stanie wyciągnąć z nagrania kontury twarzy mężczyzny. Czy to jednak niezbyt daleko idący wniosek? Czym może być przemykający cień? Czy mamy do czynienia z czymś niewyjaśnionym? A może to zwykła gra świateł? Oceńcie sami. Na dzisiaj to wszystko. Jeśli materiał Wam się podobał, pozostawcie po sobie znak w komentarzach, a będzie pojawiać się więcej takich materiałów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.